Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Masochisty. Dziś mamy czołg, który do tego cyklu po prostu jest stworzony, T-34-2. W Plutonie gram z Matsogim i Hiro, losowanie oczywiście na dziesiątki, więc gramy i będziemy mieli okazję porozmawiać o wadach tego czołgu, bo o zaletach praktycznie nie ma co rozmawiać. Met chiński 8 tieru, który po prostu jest tragiczny, jedna z najgorszych ósemek, jakimi grałem, na pewno najgorszy met 8 tieru, jakim grałem. Co on, że tak powiem, co on potrafi, czego on nie potrafi. Dobra, mobilność jest, że tak powiem, do przeżycia. Jak się rozpędzi, to te do 50 dojedzie, ale nie jest to czołg zrywny. Natomiast najgorsze, co w nim jest, to są armaty. Wybór armat jest tragiczny. Armaty są tragiczne. Na tej, co obecnie gram, grałem, bo ten czołg za chwilę sprzedam. Mamy 100 mm armatę, przebicie 181 i 250 uszkodzeń. Słuchajcie, to jest tak naprawdę armata gorsza niż na typie 59, ponieważ ona skupia długo, jest bardzo niecelna, co widzicie i w tej bitwie zobaczycie. A i czołg jednak ma losowania zwykłe do dziesiątek, więc naprawdę fatalnie tą armatą się gra. Ona nie trafia absolutnie nic. Trafia 1 na 3 strzały. Skupia długo, celność. Widzieliście te strzały, prawda? Widzieliście w pierwszych 4 strzałach, co się tam wydarzało, jak one strzelały. Penetracja 181, no, że tak powiem, naprawdę jest masa medów premium 8 tieru, które mają penetrację znacznie wyższą od tego czołgu, ponad 200 czy 212, a ten 181 fatalnie. A PCR-em, którymi trzeba się wspomagać, to 241 przebicia. Ale celność pozostaje oczywiście bez zmian. I haeki to 50 przebicia, 330 uszkodzeń. Byłem tak zdesperowany tym czołgu, zamontowałem sobie nawet 122, która ma 175 przebicia. I tam praktycznie na takich losowaniach gramy wyłącznie na hitach, ponieważ ta armata, mimo że teoretycznie jest medowa, nie trafia nic. Więc stwierdziłem, że skoro nie trafia nic, to wezmę sobie taką, która też nic nie trafia, ale przynajmniej ma więcej uszkodzeń. I grałem nią na pierwszej linii, tłukąc się na przykład z heavy'kami z bliskiego dystansu, żeby cokolwiek trafić, ale również ten pomysł okazał się niewypałem, gdyż tamta armata nie trafia jeszcze bardziej. No widzicie, co się dzieje, nawet na pełnym skupieniu, na niepełnym skupieniu pociski latają absolutnie w losowych kierunkach. Tutaj specjalna gąska na SU-101 pocisk poniosło, więc co próbuję zrobić w tej bitwie, żeby zrobić znakę mistrzowską? Przede wszystkim spotować. No, jeśli czołg nie potrafi strzelać, to być może daje się na spotowanie. Czołg ma dosyć kompaktowe rozmiary, ma dość twardą wieżę, więc na tą wieżę można coś podbijać, więc można, powiedzmy, powychylać się i popróbować pospotować. Dobra, strzelamy, próbujemy trafić barczata. No, bez komentarza to zostawię. Strzały, pociski latają absolutnie gdzie chcą. Kolejna wada tego czołgu, skoro już mówimy o samych wadach, to brak opuszczenia armaty. No 5 stopni w tych czasach, to jest absolutnie dramat. Kadłub, jeśli chodzi o pancerz, nie istnieje, więc jakiekolwiek pojedynki z medami nie wchodzą w grę. Przeładowanie również nie jest jakoś wybitnie szybkie, więc mówię, czołg, który jest absolutnie do niczego, jeśli nim graliście i macie jakieś... Tak, strzał w ruchu, nie wiem co sobie myślałem. Jeśli graliście, macie jakieś swoje przemyślenia, to piszcie w komentarzach. Na pewno prawdopodobnie znajdzie się ktoś, kto powie: Turok, kurde, ja tym czołgiem gram i bardzo go lubię, bardzo sobie go cenię, moja armata jest celna. No pewnie tak będzie, bo zazwyczaj tak bywa. Natomiast w moim odczuciu absolutnie fatalny czołg. Pierwszy strzał trafiony w Batchata. Pierwszy strzał w tej bitwie trafiony z Batchata, a tych strzałów powinno być już masa. Zobaczcie, ile oddałem strzałów i ile mam uszkodzeń, prawda? Przy tym było 500 i teraz agresywny wyjazd na pierwszą linię. Wtedy jest szansa, no, że jednak ta armata może coś trafić. Okej. Okay. 1100 uszkodzeń i 2000 po spocie. Ten czołg ratuje wyłącznie spot. No chyba naprawdę, że rzuci nas na szóstki, co jak wiemy w tych czasach jest, no, wiadomo jakie. Wtedy może na tych szóstach ten czołg poczuć się jak król, jak spotka Rudego. No to wtedy, powiedzmy, Rudy go strzeli za 200, my strzelimy za 250, tak trafimy. Prawdopodobnie Rudy nas przebijemy, go też przebijemy.
No i wtedy, mając większą pulę HP, taki pojedynek po prostu wygramy. Natomiast, żeby ten czołg jakoś wymiatał nawet na topie, no nie bardzo, no nie bardzo. Jak widzicie, mocno do przodu, po to, żeby spotować. To jest jedyna moja szansa. Wyższe tiery. Zapiąłem auto-aima. Krzaki w ogóle mi wszystko zasłoniły, kompletnie nic nie widziałem. Nie wiem, gdzie ten pocisk poleciał. Teraz gąska. Gąska po to, żeby oczywiście łapać po asyście, więc expa, expa, expa. To jest jedyny pomysł na tą bitwę. Wykańczamy. Manewr. Manewr to jest podstawa jakimkolwiek medem grania. Strzał oczywiście na full skupieniu, bez szansy. No i dobra, 1600 uszkodzeń, prawie 2700 po spocie. Aktywna gra na tych dziesiąteczkach. Do przodu z pomysłem, ale zobaczycie statystyki, jak wygląda celność tej armaty. To jest po prostu dramat. Także na czołgu rozegrałem chyba 29 bitew, więcej nie zamierzam, ponieważ już mam dziewiątkę wyekspioną, gdyż tam wiele tych rzeczy po prostu pasowało od razu do dziewiątki, więc od razu idzie na żyletki, z wielką przyjemnością go sprzedaję. Jeszcze tracę tutaj fraga, tracę kolejnego fraga. Plus jest taki, że były to wyższe tiery i plus jest taki, że tym prawdopodobnie nikt nie, normalny nie gra tym czołgiem, no bo po co? Ładuję teraz APC-ry, no bo 181 przebicia na ST1 to jest zdecydowanie zbyt mała wartość. Odważny, agresywny wyjazd po to, żeby... O, dingnąłem, chyba strzeli po wieży, po to, żeby zbierać po spocie, po to, żeby zbierać właśnie expa na walkę na bliski dystans z wyższymi tierami. No i jak wygląda ta bitwa? Beznadziejną ósemką na dziesiątkach udało się zrobić do tej pory 2000 uszkodzeń, co jak widzicie na XFM daje już kolor fioletowy. No nie oszukujmy się, przy takiej celności armaty kończy się bitwa i asysta. Zaraz spójrzmy sobie na screeny szczegółowe. No i tak, wpada odznaka mistrzowska, z czego się cieszę absolutnie niezmiernie. Wpada medal Lewa Shilo, czyli za walkę z tymi wyższymi tierami i fragi, oraz wsparcie, całkiem spoko. 2150 uszkodzeń, 2 fragi dało 1276 bazowego expa. Jeśli chodzi o uszkodzenia, nie wyszło tak źle, ponieważ jestem chyba trzeci w drużynie na dziesiątkach, więc spoko. No i tak, 23 strzały oddane, 15 trafień, z czego, jak widzimy, jeśli walczyłem na dystans, na pół dystans, nie trafiłem kompletnie nic, dopiero ta statystyka polepszyła się przy wjeżdżaniu praktycznie w czołgi, na 15 trafień 9 przebić. Powyżej 500 metrów trafione, 500 uszkodzeń, to co mówię, absolutny brak celności, 1100 zablokowane przez pancerz, 2800 po spocie i to jest ten klucz do tej masterki, 2600 przejechane i zarobek 45 tysięcy. Także słuchajcie, ja mam ten czołg z głowy, cieszę się bardzo, bardzo mocno. Jeśli nim graliście, macie swoje odczucia, no myślę, że będą podobne jak moje, to piszcie śmiało, jestem bardzo ciekawy waszego grania na T34-2. Żegnam się z wami, trzymajcie się, hejka.